Witam Państwa o poranku i zapraszam na krótką, ale niezwykle wartościową podróż. Dlaczego krótką? No bo pewnie potrwa może nieco ponad kilometr do półtora, ale wartościową dlatego, że fragment obwodnicy, którą jedziemy, kosztował przecież bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale ten fragment będzie niezwykle ważny i cenny dla kierowców, bo miasto pozyskało po raz kolejny fundusze i to w wysokości 10,5 miliona złotych na to, by ten fragment drogi, który teraz Państwo widzą, którym jedziemy, właśnie był dwupasmowy w każdą stronę. Teraz korzystamy tylko z jednego pasa ruchu, a już niebawem, bo w pierwszym kwartale tego roku mają ruszyć właśnie prace, które będą miały na celu wybudowanie to, co Państwo widzą teraz przed sobą. Właśnie dwóch pasów jezdni w tym kierunku do obwodnicy północnej. To za sprawą programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego to miasto właśnie pozyskało pieniądze i rozpocznie budowę. Już wcześniej miasto pomyślało o tym, że taka sytuacja powinna mieć miejsce i aby cała obwodnica piastowska właśnie była dwupasmowa, to stąd te prace już wstępne właśnie, jak Państwo widzą, wykonano. A teraz dzięki tym pieniądzom będziemy mogli czy rano, czy po południu, czy wieczorem spokojnie jechać dwoma pasami w każdą stronę. To ważne dla bezpieczeństwa oczywiście jazdy kierowców, poruszania się tą częścią, która powoduje to, że jest mniej samochodów w centrum, jest odciążona ulica Domańskiego, jest łatwiej dostać się z jednej części Opola na drugą, no i to będzie niezwykle również ważna inwestycja pod kątem bezpieczeństwa. Więc ten kilometr już ponad minął, czas nam też powoli upływa do końca, to ja Państwu tylko powiem, że zabrałem ze sobą na śniadanie kanapkę z serem, a to dlaczego? Dlatego, że dzisiaj dzień miłośników sera, a na obiad, co będę miał, powiem Państwu, bigos, bo dzisiaj także i dzień bigosu. To smacznego Państwu życzę, a jeśli chodzi o jazdę, to życzę jej przede wszystkim bezpiecznej, nie tylko o poranku. Pamiętajmy, że sami na drodze nie jesteśmy. Miłego dnia!